witam Was w nowym filmie i zapraszam Was na vloga z majówki. I zaczynamy od fajnej lokalizacji i ciekawego miejsca, bo w piątek poszliśmy na Żuraw M3. Nagrywam tutaj Wam taki wstęp, bo po prostu się nie przywitałam, więc teraz zapraszam Was już na vloga. No dobrze, jak to w weekend będą naleśniki. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zawsze jakoś na weekendzie mnie bierze na słodkie śniadania. Więc właśnie zrobiłam ciasto i będę tutaj zaraz smażyć, patelnia się grzeje. Ja zazwyczaj robię z tego przepisu Magdy Gessler. Jak wpiszecie sobie w Google, to na pewno znajdziecie. On jest bardzo prosty, a wychodzą pyszne, także ja zaraz wlewam i będziemy zajadać śniadanie.
witam was kolejnego dnia, czyli w sobotę. Wczoraj, jak widzieliście, piękne widoki z Żurawia M3, także jeżeli będziecie kiedyś w Trójmieście, to polecam. Fajna okazja, żeby zobaczyć Gdańsk trochę, wiecie, z innej perspektywy. Co prawda my trafiliśmy jakoś tak, że za długo nie byliśmy na górze. Tam gdzieś jest napisane, że 15 minut do pół godziny, ale chyba reszta nie była za bardzo zainteresowana i wiecie, tam wchodzicie zawsze z kimś. No i są inne osoby. No i jakoś oni chcieli szybko schodzić. W sumie wiecie, mogliśmy powiedzieć, że chcemy jeszcze zostać, ale już dobra, pójdziemy sobie jeszcze raz kiedyś. Widoki obejrzeliśmy, ale wiecie, myślałam, że będzie może jeszcze trochę więcej opowiadania, no bo jak z przewodnikiem, no to wiadomo. Ale ogólnie polecam, widoki piękne. No i ja właśnie zawsze chciałam iść na tą godzinę o zachodzie słońca. A dzisiaj, słuchajcie, idziemy do Parku Oliwskiego, także kierunek właśnie taki spacer i będziemy jeszcze chcieli wejść do palmiarni, ponieważ tam w Parku Oliwskim powstała, już powstawała od długiego czasu palmiarnia, no i jakiś czas temu została otwarta, no i w tym momencie jeszcze są darmowe wejścia. Nie wiem, jak długo tak będzie, czy na stałe, czy nie, ale stwierdziliśmy, że chcemy iść i zobaczyć, co tam ciekawego, jakie roślinki są w środku, więc mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawego Wam nagrać. Pospacerujemy sobie trochę po Parku Oliwskim, a potem mamy zamiar wejść na Pachołek, czyli też na taki jakby punkt widokowy na Oliwę, wiecie, widok na Gdańską Oliwę. Także dzisiaj też będzie, mam nadzieję, ładny widok. Także my już ubrani, zbieramy się i wychodzimy. Ja dzisiaj na sobie mam rurki, zwykłą białą bluzkę i taką ramoneskę. Stwierdziłam, że biorę to, a nie płaszcz, żeby się nie zgrzać, jak będziemy wchodzić na ten Pachołek, bo nie wiem, wiecie, tam jest też wiele schodów chyba. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a płaszcz mógłby mi trochę jednak wadzić, a dzisiaj jest cieplej, także wyciągnęłam ramoneskę, której już w sumie bardzo dawno nie nosiłam. No i tak, założę jeszcze jakieś buty, mała torebka i wychodzimy. Feeling as of late.
No dobrze, słuchajcie, wyszliśmy z palmiarni i powiem wam, że jestem pozytywnie w sumie zaskoczona, że myślałam, że tam będzie mniej tego, że tylko jedno to przeszklone, a nie cały ten budyneczek. No bardzo gorąco tam w pewnym momencie jest, no bo wiecie, tam jest ta wilgoć. Muszą dbać o te rośliny. No to by jak się podobało? Za ciepło. Za ciepło, no bo bardzo gorąco w środku, w tej jednej przeszklonej części. No jedynie to ciężko było zrobić zdjęcie. To na minus, ale myślę, że kiedyś się wybierzemy po majówce, to nie będzie tyle osób. A teraz wiecie, wszyscy spacerują po parku, no i że to jest teraz otwarte, to dużo osób wchodzi. Ja oceniam pozytywnie. Mam nadzieję, że się komuś spodoba i może ktoś przyjedzie. Wydaje mi się, że to będzie na razie darmowe, ale jak nie, to myślę, że nie będzie jakiś drogi bilet, więc warto wejść i zobaczyć. My na pewno jeszcze wrócimy, a przynajmniej ja. Przepiękne w ogóle te liście, ogromne, nie? Ten jeden wielki. A teraz zmierzamy na... Gdzie? Pachołek. Na Pachołek. No i oczywiście Park Oliwski też polecamy, ja bardzo lubię. Można tutaj pochodzić i też zrobić pełno pięknych zdjęć. Włosy już mi się pewnie mocno napuszyły, ale od takiej wilgoci tak się robi. Dobra, idziemy. Teraz wejść na główny punkt widokowy. Sam tam pewnie będzie jeszcze fajniej. No na pewno. Że ja tu jeszcze nigdy nie byłam, to jest aż dziwne. No dobrze, kochani, jak widzicie, my już w domu, zjedliśmy obiad. Tak, mam tutaj swoją kawę. Jak widzieliście, byliśmy w palmiarni. Ogólnie bardzo fajne miejsce. Ja, no wielokrotnie widzieliśmy, wiecie, to oszklenie. Natomiast ja nie wiedziałam, że to się ma otwierać, że tam... Znaczy wiedziałam, że coś tam robią, ale wiecie, nie wiedziałam, kiedy będzie to otwarcie. No i okazało się, że to otwarcie było w marcu. No i można podziwiać tam różną roślinność. Jest taki, no nie za duży, ale korytarz z tymi roślinami i na końcu jest właśnie
ta kopuła przeszklona, w której są wszystkie rośliny. I tam jest taka już odczuwalna różnica, jeżeli chodzi o wilgotność, o temperaturę. Jest zdecydowanie cieplej, wilgotniej, co od razu poczuły moje włosy. Ja dosłownie chwilę tam byłam i od razu mi odstawały takie małe włoski. No i po prostu się napuszyły, tak jak zwykle jest, jak jestem gdzieś, wiecie, na wakacjach w ciepłych krajach. To jak jest duża wilgotność powietrza, to moje włosy po prostu bardzo szybko reagują. Także bardzo fajne miejsce. Nie udało się może zrobić takich zdjęć, jakbym chciała, bo po prostu było dużo ludzi. Wydaje mi się, że też majówka na to wpływa, że wiecie, jednak jest tutaj więcej osób. A może gdzieś tam po majówce, gdzieś w tygodniu, po południu, czy może w weekend, ale rano, może będzie mniej osób i wtedy łatwiej będzie znaleźć tą taką lukę, kiedy nikt nie przechodzi, bo jednak najfajniej wydaje mi się, że zdjęcia byłoby zrobić w tej właśnie kopule, a tam jednak jest mała przestrzeń, jest dosłownie, wiecie, kilka kroków dookoła, żeby te wszystkie rośliny obserwować, więc tutaj no trzeba czekać, się ustawić, wiecie, każdy chce zrobić jakieś zdjęcie, a dzisiaj było wyjątkowo dużo ludzi i co prawda pan wpuszczał chyba po 20 osób, no i jak ktoś wychodził to na zamiankę, ale było tak, że czasami część osób się zatrzymywała wcześniej w tym korytarzu, a nagle wchodziło pełno osób do tej kopuły i no już nie zawsze się udało zrobić zdjęcie, także jakby kogoś to interesowało, to takie szczegóły, coś co zwróciło moją uwagę, oczywiście rośliny piękne, fajnie, że jest takie miejsce. No póki co jest wstęp darmowy, nie wiem czy w planie jest, aby tak zostało, czy na przykład na sezon letni wejdą opłaty, ale myślę, że fajnie odwiedzić, zwłaszcza jak już jesteście w Parku Oliwskim, no to idealne, wiecie, spacer w Parku Oliwskim i później do palmiarni, a następnie poszliśmy na Pachołek i na Pachołek też możecie przejść z Parku Oliwskiego. Ja myślałam zawsze, że tam jest jakaś dłuższa trasa, a tam się szło, słuchajcie, no nie wiem dokładnie ile szliśmy, ale niedługo. Fajne jest podejście, można jakby wejść z ulicy, jest takie jakby, może nieoficjalne wejście, ale wejście na ten szlak, na te schodki, a można wejść w pewnym momencie, jak idziecie od Parku Oliwskiego. No i tak, wejście jest po fajnych schodkach, one były tam jakiś czas temu, pamiętam, odnawiane, czy w ogóle robione, już nie wiem dokładnie, ale wiem, że nie zawsze takie były. No i wchodzicie po tych schodach i na końcu jest taka jakby wieża widokowa, no, na którą też trzeba wejść, ale raz, dwa i jesteście na górze i jest piękny widok na całą Oliwę właśnie, na Oliwie Star, no i nawet na morze widać było Hel, widać było fragment nawet mola w Sopocie, także naprawdę piękne widoki, no a z drugiej strony też było widać zoo i tak dalej, także naprawdę można sobie fajne widoki poobserwować dookoła i cieszymy się, że poszliśmy dzisiaj, bo właśnie dzisiaj było jeszcze słonecznie. Jutro ma być już, wiecie, pochmurno, więc ta widoczność nie byłaby taka sama, byłoby zimno. Także dzisiaj udało nam się wstrzelić pogodowo i już jak wracaliśmy właśnie ze spaceru, to zrobiło się zimno, zaszło słońce, także tak się wstrzeliliśmy z tym spacerem. No i właśnie w tym zaliczyliśmy Park Oliwski, palmiarnię, no i Pachołek. Także myślę, że fajnie spędziliśmy sobie czas. Właśnie jak wracaliśmy, to już słońce zaszło, w sensie zrobiło się pochmurno, więc cieszyliśmy się, że się udało tak wstrzelić. No i właśnie taki był nasz plan na tą majówkę. Teoretycznie jutro dopiero maj się zaczyna, ale wiecie, żeby trochę sobie poodpoczywać, coś pooglądać w telewizji, rano zjeść jakieś dobre śniadanie, a właśnie w ciągu dnia wykorzystać ten czas i na jutro też już mamy plany, także mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Jeszcze nie zdradzam, żeby nie było. Nie to, żeby było coś wielkiego, ale wiecie, zawsze wtedy coś nie wychodzi. Także ja teraz, słuchajcie, dopijałam sobie kawę i na razie się z Wami rozłączę i widzimy się jutro w kolejnym dniu. Dzień dobry, kochani, witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy niedzielę. Ja postawiłam na sukienkę i wybieramy się właśnie na Stare Miasto, trochę pochodzić, pospacerować, może gdzieś wstąpimy na jakąś kawę i ciacho, a później idziemy na wystawę taką stałą do Europejskiego Centrum Solidarności. Ja już kiedyś byłam, ale chętnie zobaczę jeszcze raz, bo już parę lat
minęło, także wybieramy się. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, bo nie wiem, czy tam wolno, czy nie wolno. Także zobaczymy, ale mam nadzieję, że dzisiaj też coś fajnego uda się Wam pokazać i tak myślę, że dzisiejszym dniem zakończymy, bo będzie i tak już dużo materiału. Także my wychodzimy, zbierzemy na SKM-kę i jedziemy w kierunku Gdańska Głównego. Oceniasz jabłecznik? Bardzo słodki, bardzo dobry. Bardzo słodki, bardzo dobry. Moje też. Tarta cytrynowa, ale kawka jest gorzka, więc pasuje idealnie. Było też nasze ulubione Oreo, ale się powstrzymaliśmy. Także polecamy najbardziej Oreo. To jest sernik Oreo, nie? I później ja bym postawiła jabłecznik, później tartę. Bo to jest takie cytrynowe. No ja lubię jabłecznik, tylko ja lubię bardziej zblendowany. Ale to też pycha, tylko... No nie każdy lubi takie cytrynowe chyba. Mocno cytrynowe. Mocno cytrynowe, no ale smakuje mi. Także dopijamy kawkę. A potem? A co potem? Idziemy do muzeum. Do muzeum.
oczywiście jesteśmy już w domu i pomyślałam, że się do Was odezwę i krótko Wam opowiem. Więc tak, dzisiaj zaczęliśmy od spaceru na Starym Mieście. Wiadomo, było bardzo dużo ludzi. No jak tutaj bywa, wiecie, w jakieś długie weekendy, majówki czy wakacje. Zwykle osoby, które mieszkają w Trójmieście, unikają wtedy takich miejsc albo szybko gdzieś tam przemykają w konkretne miejsce. My postanowiliśmy się krótko przejść, a później pójść gdzieś na kawę i ciacho, i Kuba stwierdził, że chce wrócić do drukarni, co mnie bardzo ucieszyło, bo ja bardzo lubię to miejsce. Jest to naprawdę super kawiarnia, mają pyszną kawę, najróżniejsze ciasta, więc znajdziecie coś dla siebie. Ostatnio jedliśmy sernik z Oreo, który był przepyszny, a tym razem Kuba wziął szarlotkę, a ja wzięłam tartę cytrynową. Ona była przepyszna, ale była bardzo cytrynowa i słodka, więc cieszę się, że kawa była gorzka, bo to wszystko się fajnie równoważyło smakowo. No i stamtąd udaliśmy się do ECS-u, czyli Europejskiego Centrum Solidarności. I na dzisiaj, co prawda, był troszeczkę inny plan, trochę. Też muzeum, ale miało być II wojny światowej, natomiast nie było już biletów. Błąd, że nie kupiłam biletów wczoraj, jak jeszcze były dostępne, no ale były właśnie do ECS-u. Ja już tam byłam kilka lat temu z zajęć na uczelni, ale bardzo się cieszę, że wróciłam. Kuba jeszcze nie był. No i ta wystawa jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. W ogóle samo, wiecie, Centrum Solidarności jest przepięknym budynkiem i warto zobaczyć wnętrze na żywo. Jeśli chodzi o bilety, to kosztowały 30 zł za bilet normalny i my mieliśmy przedział tam chyba od 16 do 18. Przyjechaliśmy, to zdecydowaliśmy się na taki audioprzewodnik, więc troszeczkę musieliśmy postać w kolejce, ale dosyć sprawnie ona szła i właśnie z takim audioprzewodnikiem można chodzić po salach. Są opcje 1,5 godziny albo 2,5 godziny. Są chyba też jakieś wersje dla dzieci, nie wiem, nie jestem pewna. Także my wybraliśmy akurat tą 1,5 godziny, stwierdziliśmy, że to będzie wystarczająco. No i właśnie chodzicie z takimi słuchaweczkami i z tym sprzęcikiem. No i w zależności od tego, do jakiego pomieszczenia wchodzicie, to ten sprzęt to wyczuwa jakby lokalizację i zaczyna Wam mówić, na co macie spojrzeć. No i oczywiście o tych wszystkich rekwizytach i historii. Jest to oczywiście historia Solidarności, jest tam bardzo dużo rekwizytów, jakieś rękopisy, zdjęcia, no te oryginalne jakby tablice, kaski na sufitach, naprawdę jest na co popatrzeć. No ja już byłam wcześniej, więc teraz tak, wiecie, starałam się jakby sobie to wszystko przypomnieć, ale i jeszcze bardziej zwrócić uwagę na jakieś detale. Także ja polecam wybrać ten audioprzewodnik, bo naprawdę no jest takim fajnym właśnie no, przewodnikiem po muzeum. I na koniec wystawy, no nie chcę Wam też zdradzać wszystkiego, wybierzcie się, myślę, że naprawdę warto. Było też dużo osób z dziećmi, także myślę, że bez problemu na koniec zwiedzania możecie udać się na 6. piętro windą na taras widokowy. No i zobaczyć oczywiście widok dookoła, myślę, że warto. Ja wcześniej na tym tarasie nie byłam, więc fajnie, że tym razem się udało. No i później jeszcze przeszliśmy się tak troszeczkę dookoła budynku, byliśmy też jeszcze w tym sklepiku z pamiątkami. Ja tam co prawda nie planowałam nic kupować, ale chciałam zobaczyć, co w ogóle jest. Także ja bardzo polecam. No to już była, tak jak mówię, moja druga wizyta, ale myślę, że pewnie kiedyś jeszcze wrócę, może za parę lat. Ale myślę, że jak przyjeżdżacie do Trójmiasta i chcecie właśnie coś zobaczyć więcej niż właśnie, nie wiem, same Stare Miasto i tak dalej, to warto się tam udać. My dojechaliśmy tramwajem, dosłownie kilka przystanków od Starego Miasta, jakby wiecie, przyjechaliśmy, żeby już nie iść pieszo, no i tam już pochodziliśmy sobie po muzeum, zwłaszcza, że dzisiaj było już chłodniej, nie było tak słonecznie, było raczej pochmurno, więc była to idealna pogoda, żeby spędzić gdzieś wewnątrz, także fajnie, że padło dzisiaj właśnie na muzeum. Mam nadzieję, że jutro będzie trochę bardziej słonecznie i cieplej, bo szczerze mówiąc trochę zmarzliśmy, jak wracaliśmy do domu. Przynajmniej ja, mimo tego, że miałam płaszcz, to już był dosyć taki zimny wiatr. Ja już się będę z Wami żegnać, bo już jest tak naprawdę wieczór. Już się zaraz zacznie robić ciemno, więc my dzisiaj jeszcze coś obejrzymy i to tyle. Zobaczymy, co jutro. Tak. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, jest 2 maja. No i my kontynuujemy majówkę i dzisiaj już tak luźniej, bo po prostu robimy grilla. Przyjedzie siostra Kuby i idziemy do parku Regana,
bo tam przynajmniej zawsze można było robić grilla takiego, wiecie, jednorazowego, czy nawet były takie miejsca wyznaczone na grilla, także zaraz wszystko trzeba będzie wpakować do koszyka. Jakieś talerzyki, mamy pierś z kurczaka, mamy kiełbaski, także zaraz wszystko spakujemy i zabieram was z nami. Tyle jeżeli chodzi o tego vloga. Zakończyliśmy grillowaniem i piknikiem w parku. I tak pomyślałam, że zakończę tego vloga, bo później już nie nagrywałam. No i pojawia się on też troszkę później, ale niestety program mi wszystko zresetował, jak już miałam prawie zmontowanego vloga. Nie wiem, co się stało. Pierwszy raz miałam taką sytuację, że niby było wszystko zapisane, a później okazało się, że nie da się już tego odtworzyć i wszystkie klipy poznikały. Także montowałam ten film dwa razy. Także jeżeli wam się podobało, to zostawcie dla mnie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Teraz mogą być troszeczkę rzadziej, no bo wiecie, jest trochę intensywny czas, trzeba teraz robić różne rzeczy na studia, pisać pracę, także teraz muszę jeszcze troszeczkę przycisnąć, a potem w czerwcu już będzie w sumie przygotowywanie się głównie do obrony, także potrzebuję jeszcze chwilę, żeby się, wiecie, tak na tym skupić, no bo jednak w ciągu dnia głównie siedzę i piszę, także tak ostatnio wyglądały moje dni po majówce i przed majówką. No i tak, nie przedłużam, słuchajcie, się znowu rozgadam. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Ja zmykam i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!